Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Kamila, czyli wasza haftowa baba, a ja zapraszam was na kolejny odcinek, w którym to pokażę, jak wyhaftować jesienny wianek. Nie obędzie się tutaj bez liści, szyszek, listeczków czy nawet żołędzi. Także zapraszam was serdecznie do tego odcinka, będzie troszkę dłuższy niż zazwyczaj, ale myślę, że będzie warto nauczyć się kilku fajnych trików do wyhaftowania jesiennych rzeczy. To co, gotowi? Jedziemy z tematem. Zaczniemy sobie od czegoś najbardziej prostego, czyli od wyhaftowania różyczki. Tutaj macie na środku takie duże koło, zaznaczacie je sobie kropką na środku. Będziemy teraz rysować nieparzystą liczbę kresek, które wyznaczą nam takie właśnie linie pomocnicze. Mamy raz, dwa, trzy, cztery i piąta ćwiartka. Super. I wybieramy sobie jakiś kolor tak naprawdę do tego. Mamy taką ogromną paletę jesiennych kolorów. I teraz trzeba się zastanowić, bo to będzie centralny punkt, więc musimy wybrać jakiś naprawdę fajny kolor. I uwaga. I wylosowaliśmy. Ok, zrobimy to takim rdzawo-różowym kolorem. Wyciągamy sobie 3-4 długości. I następnie będziemy haftować linie pomocnicze. Ale żeby nie było za nudno, połączymy te dwa kolory razem, więc wyciągamy sobie jeszcze dokładnie taką samą długość jak wcześniej. Ostatnio mam straszną fazę na łączenie ze sobą mulin. Ok, teraz już całkowicie nasze kolorki są gotowe. Przewlekamy je przez igłę. Możecie skorzystać z takiej igły, która ma większe oczko. I zaczynamy haftowanie. Jeśli jesteście ze mną dłużej, to już pewnie znacie tę technikę haftowania różyczek, ale dzisiaj sobie ją na szybko przypomnimy. Nie zapomnijcie też o zostawieniu łapki w górę, dodaniu jakiegoś komentarza oraz subskrybowaniu kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Ok, zaczynamy od przebicia się przez środek i będziemy teraz po prostu wyznaczać sobie te linie pomocnicze. Ok, ten etap mamy za sobą. Teraz musimy wbić się w bardzo blisko środka, tutaj w jedną z tych ćwiartek. W ten sposób. I następnie będziemy przyciągać mulinę nad i pod, nad i po. Odwróćcie sobie koniecznie igłę drugą stroną i pamiętajcie, żeby się nie pokłuć. I po prostu będziemy na przemian sobie to przewlekać. Czyli tak, tutaj było pod, tutaj było nad. I tutaj będzie pod. Czyli tutaj znowu zostaje nad, czyli następne będzie pod. I tak robicie całą taką różyczkę, dopóki nie braknie wam miejsca. To jest naprawdę prosta rzecz. Pamiętajcie, żeby nie za mocno ściskać naszą różyczkę, żeby nie wyszło wam z tego koło. Taki celownik. Tylko, żeby wyszła faktycznie różyczka, więc po prostu możecie zostawiać trochę luzu. Dajcie przestrzeni tej mulinie. Ok, a my przeskakujemy do efektu końcowego. Ok, tak wygląda skończona różyczka. Możecie sobie jeszcze ją roztapierzyć troszkę tak wyciągając te listki, żeby była taka bardziej puchata. I to jest nasz pierwszy kwiatek, którego się właśnie nauczyliście. Wiążemy oczywiście nitki z tyłu, no i przechodzimy teraz do kolejnego kwiatka. Tym razem wykonamy coś takiego. Zaraz pokażę wam technikę, jak w prosty sposób zrobić sobie właśnie takiego puchatego kwiatka. Ok, i teraz wykonamy tego kwiatka. Tutaj, jak widzicie, ja wybrałam taki fioletowy kolor i będziemy wykonywać tego typu pętelki. Tak jak idą nasze te płatki, to tak będziemy je mniej więcej konstruować. Pamiętajcie, że nie muszą być idealne. Chodzi o to, żeby pokryć całego kwiatka. Zacznijcie sobie od obrysu, w sensie od zewnętrznej strony, nie od środka, będzie wam łatwiej je wykonać. No i tutaj mniej więcej sobie tak cyrkuluję, że skoro ten kończy mi się tutaj, to zrobimy go w ten sposób. Tutaj musicie niestety wykonywać ten ściek bardzo, że tak powiem, na oko, ale jak zrobicie 2-3 takie płatki, to zorientujecie się, o co chodzi. Wykonujemy sobie pętelkę w ten sposób.
taką troszkę luźniejszą niż to, co mamy wielkość płatka, niż tą, co mamy wielkość płatka. I teraz będziemy ją blokować. Czyli wbijamy się w miejsce w pierwszego kłucia. I teraz może być trochę ciężko przewlec. Przytrzymajcie sobie tą pętelkę, żeby Wam nie uciekła. I następnie ją tylko tutaj, o. Przeplatamy na drugą stronę i nasz płatek jest właściwie gotowy. Jak widzicie, wciągło się nam tutaj z tej strony, ale to absolutnie w niczym nie przeszkadza. Okej, no to jeszcze raz. Czyli zaczynamy sobie od tego, że robimy pętelkę. Robimy pętelkę tutaj u góry, czyli nasz docelowy płatek. Przytrzymujemy go palcem, wbijamy się w miejsce wkłucia pierwszego tej pętelki, przeciągamy, przytrzymując płatek, no i wbijamy się tutaj i blokujemy go w ten sposób. I tak robimy dookoła. Możecie też oczywiście zrobić to kilkoma kolorami, albo wykonać jeszcze jedną pętelkę, pokażę Wam tutaj w środku, żeby trochę bardziej to wypełnić. Ale jak zobaczycie, jak dojedziecie dookoła, to nie będzie takiej potrzeby, bo to nam się zapełni tymi następnymi pętelkami. Więc ja tutaj jeszcze raz oczywiście. Pamiętajcie, żeby przy każdorazowym zrobieniu pętelki zablokować ją, żeby nam już się później nie rozpłaszczyła. Pamiętajcie, żeby robić delikatnie ten ściek, uważnie i przytrzymywać pętelki. Za pierwszym razem może Wam nie wychodzić, ale się tym absolutnie nie stresujcie. Z każdą kolejną pętlą będzie dobrze, więc delikatnie, nie wciągajcie mocno, wyczujcie mulinę, no i popróbujcie. A ja zaraz pokażę Wam efekt końcowy. W środku możecie stosować French knoty, które zaraz Wam pokażę, jak wykonać. Jeśli macie ochotę, będąc w połowie tego kwiatuszka, zobaczcie, już tak wyglądają dwa rzędy, więc to wszystko zaczyna nam się zapełniać, możecie zmienić kolor na ciemniejszy, więc ja wzięłam sobie taki dwa tony ciemniejszy i robię dokładnie to samo, co wcześniej, przy czym staram się trzymać się takiej zasady, że wbijam się jakby w środek tego płatka pomiędzy. Spójrzcie tutaj na zbliżeniu, Wam pokażę dokładnie, o co mi chodzi. Czyli wbijam się tutaj i pętelka będzie się kończyć w tym miejscu. I działamy sobie dokładnie tak samo jak wcześniej, czyli blokujemy już gotową pętelkę. No i tak właściwie to jedziemy w koło Macieju cały czas, robiąc dalej nasze płatki. Proszę bardzo, zobaczcie, jak ładnie wyglądają ciemniejsze. Za chwilę pokażę Wam efekt końcowy, no i oczywiście tutaj w środku zrobimy kilka French knotów. Jak widzicie, tak wygląda skończony kwiatek. No, wygląda super, jest taki puchaty i wydaje mi się, że dwa kolory dodały jeszcze większej takiej fajności. No i tutaj zostawiłam teraz taki środek, ale to Wy decydujecie o tym, jak dużo chcecie tych płatków zrobić. I teraz po prostu będę wykonywać French knoty. Czyli zaczynam jak zawsze od dołu, owijam raz, dwa, trzy. Wbijam się bardzo blisko, ale nie w to samo miejsce, gdzie było w pierwsze wkłucie. I przeciągam, o ile się uda. O, proszę bardzo. I pierwszy French knocik gotowy. Pokażę Wam jeszcze, jak zrobić drugi. No i tak po prostu wypełniamy cały środek. Pamiętajcie, żeby przytrzymywać sobie z lewej strony tą mulinę, dzięki temu ona będzie napięta i ten węzełek za każdym razem powinien Wam wyjść. Uważajcie, żeby Wam się nie wplątały te płatki. No i po prostu sobie tutaj to wypełniamy. Jak widzicie, pojedyncze pętelki całkowicie wystarczyły, nie trzeba było robić podwójnych. Natomiast jeśli Wy chcecie, żeby było wrażenie jeszcze większej ilości płatków, no to oczywiście wykonujcie tyle, ile Wam się podoba. Ok, resztę już będziecie wiedzieli, jak zrobić. Czyli myślę, że teraz możemy przejść do kolejnego etapu i zrobimy szyszkę. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie pomyliła nazw. Chodziło mi oczywiście o wykonanie żołędzia. Szyszkę mamy tutaj. Będziemy potrzebować dwa kolory, brąz i zieleń, w takich zgaszonych odcieniach. No i tak naprawdę wykonamy zieloną czapeczkę i brązową górę. Zaczniemy sobie od czapeczki, zaraz pokażę Wam, w jaki prosty sposób wykonać. Więc wracam do Was już z nawleczoną igłą i nitką.
Okej, więc przygotowałam sobie taki mniej więcej odcinek. Tutaj ja narysowałam tak jakby łuski, ale w prostszy sposób będzie wykonać po prostu to tak, że będziemy robić linie ukośne i one będą się ze sobą zbiegać. Więc zaczynamy sobie od prawej strony i wykonujemy taki odcinek tutaj. W tą stronę. Następnie tak jakby kawałeczek dalej, ale zaraz blisko, wykonujemy kolejny odcinek, który będzie się kończył gdzieś mniej więcej tu, tak żeby nam trochę te łuski, powiedzmy, zaaranżować. No i wbijam się, potem znowu wracam, tak żeby wypełnić tą przestrzeń. No i tutaj taki malutki cypelek. Tak. I teraz zapełniamy tą przestrzeń w górę. Okej, ciach. I teraz tak, powstały nam takie linie. Teraz musimy robić te linie w drugą stronę. Więc będziemy znowu przeplatać, tak jak podobnie robiliśmy to z naszą dżurzyczką, ale w taki trochę bardziej może prostszy sposób. Więc wybieram sobie miejsce tutaj po tej stronie, tak żeby przejść na drugą stronę, żeby od razu sobie wyznaczyć jakby środek. I po prostu robimy drugą stroną igły najlepiej. Góra, dół, góra, dół. Uważajcie, żeby się nie popchnąć, bo można sobie wbić igłę. I po prostu tutaj jest problem przy tej różyczce, jak widzicie, ciężko jest się przebić tak, żeby nie zahaczyć w to. Przeplatamy. Ok, wbijamy się. No i mamy pierwszy taki odcinek. No i teraz musimy zapełnić całą tą naszą główkę naszego tego, jak się nazywa? Żołędzia. Więc wbijamy się tutaj. Ok. No i następnie na przemian przeplatam. Czyli tutaj jak miałam nad, to teraz idę pod. Tutaj tak jak mówię, ciężko jest się przebić przez tą różę, więc możecie sobie na przykład wykonać tą szyszkę w pierwszej kolejności, żeby było wam łatwiej. Tutaj nastąpiły minimalne problemy techniczne, ale chodzi o to, żeby wykonać takiego swojego rodzaju koszyczek, ale on będzie bardzo ładnie się prezentować właśnie na takim takiej główce żołędzia. Pamiętajcie, żeby początek i koniec tej części, którą przeplatamy pod muliną, zawsze sobie wbić na krańcach naszego haftu, po to, żeby wam się nic nie przesunęło, nic za bardzo nie zbiegło, tylko będziecie mieć dokładnie taki koszyczek jak trzeba. Więc tutaj teraz pokażę wam jeszcze raz, jak wykonać to. Znowu wbijam się zaraz obok. No i tutaj teraz była góra, no to dół. Proszę bardzo. I w ten sposób tak naprawdę wykańczamy naszą górę żołędzia. Dobrze. Jeśli chodzi o dół, to wykonamy żołędzia ściegiem krótki, długi, który już doskonale znacie, więc podaruję sobie jego tworzenie, a przejdziemy dalej do wykonania tego oto dziwacznie wyglądającego kwiatu. Jak widzicie, tutaj żołądź już jest gotowy, bardzo prosty, jednak zdecydowałam się na satynowe wykończenie dołu i poszło całkiem sprawnie. Teraz zajmiemy się takim śmiesznym kwiatkiem, on jest zrobiony z dwóch części. Tutaj będzie na zewnątrz fioletowy, w środku zrobimy go w takim ciemnym, ciemnym zielonym. Jeszcze będą pręciki, na końcach których będą French noty wykonane mniejszą ilością mulinki, ale zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Zaczynamy sobie od wykonania tutaj tego dołu i będziemy wykonywać takie proste pasma, tak żeby utworzyły te takie nasze jakby pojedyncze płatki. Te pasma spokojnie możecie wykonywać ściegiem satynowym, który też jest jednym z prostszych, ale ważne jest dla nas to, żeby oddzielić je po prostu od siebie, żeby to jak najfajniej nam wyglądało. Ale jak widzicie, teraz tutaj to był pierwszy nasz płatek, teraz zaczniemy sobie od tego drugiego.
czyli wykonuję tak naprawdę teraz w tym momencie środek i będę robić dwa po bokach. Przy tych szerszych spokojnie trzy takie pełne muliny zajdą, a przy tych chudszych dwa. Zresztą zobaczycie sami. Zróbcie to na wyczucie, jeśli czujecie, że potrzeba zrobić jeszcze kolejne pasmo, to śmiało możecie je wykonać. Strasznie mi się plącze do mulina. No i pokażę Wam tutaj jeszcze na tym trzecim płatku, a resztę wykonacie już sami i pokażę Wam jeszcze, jak wykonać ten środek, no i oczywiście te pręciki. Okej, dobra, wracam do Was, jak już skończę te wszystkie panele, no i potem oczywiście będziemy robić liście i naszą szyszkę, która też jest bardzo prosta zrobię. Dobra, wracam do Was ze skończoną tym etapem kwiatka. Okej, jak widzicie, ten etap mam zrobiony. Wygląda to w ten sposób i teraz będziemy tym takim ciemnym zielonym wypełniać tą górę. Nie przejmujcie się, tutaj jest taki ten jeden pręcik, który będziemy robić puchaty. Później jak korzystacie z wzoru, to zawsze mniej więcej możecie pamiętać, gdzie to było, a nawet jeśli go nie zrobicie, to oczywiście też się nic nie stanie. Więc to, co teraz robimy, to dokładnie takim samym satynowym ścieżkiem wypełniamy. Ściśle po prostu jeden przy drugim, oczywiście zostawiając tutaj te nasze płateczki, te falki. Po prostu sobie tutaj tak wypełniamy. Tutaj pod spodem mam węzeł, więc ciężko jest mi się przebić. Ło, jak się zaplątałam. No ale tutaj po prostu będziecie wiedzieć, co robić, bo cały czas po prostu wykonujemy wypełnianie ściegiem satynowym. Tutaj nie ma jakby żadnych cudów. Pamiętajcie tylko, żeby wypełniać w jednym kierunku, żeby nam się to wszystko zgadzało, żeby nie robić przerw. Jeśli macie problem z równym wypełnianiem ściegu satynowego, możecie sobie najpierw wcześniej wykonać na przykład jedną pojedynczą niteczką zarys i to Wam też pomoże zachować po prostu równy ten obrys. Ok, więc przyjdę do Was już tak naprawdę z wykończeniem pręcików. Ok, jak widzicie, te dwa najważniejsze etapy mamy gotowe. Teraz wykonamy sobie pręciki. Zaczniemy sobie od tej części tutaj górnej, bo tak jak widzicie, ona nam wystaje ponad to. Patrzę sobie z boku na wzór mniej więcej, jak ten pręcik nasz szedł, no i powiedzmy, że on kończy się w tym miejscu. To jest naprawdę dowolne, umowne, możecie sobie zrobić to w jakim chcecie dowolnym kolorze. Ja zdecydowałam się na taki fiolet, żeby to po prostu wszystko razem połączyć. No i następnie sobie tutaj przechodzę do tego. Zaczynam od góry z tego powodu, żeby ta kreska szła mniej więcej tak, jak sobie to wcześniej zaplanowałam na wzorze. I używam teraz tutaj trzech nici z sześciu, ponieważ zależy mi na tym, żeby ta kreska była cieńsza niż to, co było pod spodem. Ok, jak już wykonamy sobie te nasze pręciki, to będziemy robić ich zakończenia. No i myślę, że wykonamy je French notami. To zawsze tak najfajniej wygląda. Więc po prostu sobie tutaj robimy raz, dwa, trzy, czyli dokładnie to samo, co wcześniej i wykonujemy je mniej więcej w tym kształcie, takim puchatym właśnie. Tak jak zauważyliście, French noty z potrójnej nitki są dużo mniejsze niż te tutaj z pełnej i na takim efekcie mi zależało, żeby tutaj były delikatniejsze te pączki. Natomiast cała reszta to już, jak wiecie, inna historia. Ok, więc wykańczamy do końca te pręciki i następnie przejdziemy do wykonania po drugiej stronie naszej
szuszuni. To wykonujemy ją dokładnie w taki sam sposób, jak robiliśmy czapeczkę naszego żołędzia, tylko po prostu robimy to po całości, robimy sobie na przemian te rzeczy, więc nie będę Wam drugi raz pokazywać, jak wykonać tego samego ściegu. Natomiast teraz pokażę Wam, jak wykonać listek i potem wszystkie te listki możecie wykonać właśnie tym podobnym sposobem. Może zrobimy sobie ten tutaj, bo jest bliżej. Wybrałam taki mocno pomarańczowy kolor, przepiękny odcień, żeby troszeczkę tutaj nam rozjaśnić tą część. No i teraz w tym wypadku zaczynamy sobie od tutaj, od dołu, ale od tej części takiej środkowej. Tutaj będziemy sobie robić też ściegiem satynowym, więc same proste rzeczy dzisiaj naszego listka. I wykonujemy właśnie pojedyncze części tego naszego płatka. Płatka, w sensie pojedyncze części tego listka. Oczywiście. Na samym końcu możecie wziąć jaśniejszy bądź ciemniejszy odcień i wyrysować te kreseczki, te żyłki, które idą. Na pewno będzie to dużo ładniej wyglądać. No i w taki sposób wykonacie całą resztę wszystkich listków. Możecie użyć kilku kolorów, możecie cieniować, mieszać je ze sobą. Pełna dowolność, jeśli chodzi o to. Pamiętajcie tylko o tym, żeby nie robić takich samych kolorów obok siebie, jak będziecie wykonywać te liście w kępie, bo po prostu, jeśli wykonacie w tych samych kolorach, to po prostu mogą Wam się te listki zlać. Także o tym pamiętajcie. A tak, jeśli chodzi o całą resztę, to puśćcie wodze fantazji i wykonajcie wzór według Waszego pomysłu. Jeśli chodzi o ten odcinek, to byłoby wszystko. Mój skończony haft zobaczycie w sobotę, bo to będzie ostatni dzień publikowania naszych jesiennych haftów. I czekam też na Wasze hafty. Pamiętajcie o tym, że jeśli będziecie mieć problem z wykonaniem któregoś elementu, to napiszcie o tym w komentarzu. Ewentualnie poszukajcie tutaj na YouTubie filmu, na pewno znajdziecie odpowiedź na Wasze pytanie. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę, no i widzimy się już całkiem niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!